W krośnieńskim Koperniku odbyło się spotkanie z Władysławem Sitkiem, autorem książki Nauczyciele pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Krośnie 1900-2020. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele, absolwenci oraz uczniowie szkoły. Licząca około 700 stron publikacja prezentuje sylwetki wszystkich nauczycieli krośnieńskiego Kopernika na przestrzeni ostatnich 120 lat. Nad książką Władysław Sitek pracował 2 lata. Treścią książki są nauczyciele. Oni tworzyli tę książkę, nie ja. Ja to odpisywałem, kserowałem, kopiowałem, szperałem. Archiwa. Archiwa Przemyśl, Sanok, archiwum szkolne. Internet jest bogactwem strasznym. Spotkanie z autorem publikacji prowadził profesor Piotr Łopatkiewicz ze Stowarzyszenia Absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Krośnie. Wszyscy są przekonani, że autor napisał książkę o historii tego liceum, a on w rzeczywistości napisał książkę o ludziach, którzy historię tego liceum i tej szkoły, bo od czasów szkoły realnej tworzyli, tworzą i mam nadzieję tworzyć będą. To bardzo rzecz ważna. Pamiętajmy, że historię nie tylko państw, miast, krajów tworzą po prostu ludzie i w tym wypadku tymi ludźmi są dyrektorzy tych liceów. Książkę otwiera poczet 15 dyrektorów tej szkoły, no ale przede wszystkim nauczycieli. Stowarzyszenie Absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego powstało w ubiegłym roku. Aktualnie zrzesza ponad 50 osób. My przede wszystkim stawiamy na integrację naszego środowiska, naszej rodziny kopernikańskiej, ale stawiamy także na dokumentowanie historii liceum. Dla nas także ważną rzeczą jest to, żeby było realne odniesienie w stosunku do tych absolwentów, którzy ruszają w świat. Cieszę się bardzo, że absolwenci nie myślą tylko i wyłącznie o przeszłości szkoły, ale czują takie zobowiązanie i szczególnego rodzaju misję, żeby szkołę doposażyć, żeby jakoś ingerować w strukturę, infrastrukturę. Myślimy tu o inicjatywach dość szerokiego zasięgu, które będą wymagały szerokiego finansowania i wsparcia różnych instytucji. To jest może taka melodia przyszłości, ale bardzo się cieszę, że mamy taki punkt gdzieś na horyzoncie i to byłoby fantastyczne ukoronowanie działalności tego stowarzyszenia. W tym roku stowarzyszenie przyznało także stypendia naukowe. Wsparcie trafiło do 4 tegorocznych absolwentek szkoły.